Dzień dobry. Witam Cię we wtorek 20 czerwca 2023 roku. I chciałbym to zrobić Słowem Bożym, które zostało na ten dzisiejszy dzień wylosowane. I tak w Psalmie 102, w wierszu 18, czytamy: Wysłucha modlitwy poniżonych, nie pogardzi ich prośbami. A w liście do Filipian, w rozdziale 4, 6 wierszu, autor mówi: O nic się nie troszcie ale w każdej modlitwie i błaganiu powierzajcie z dziękczynieniem wasze pragnienia Bogu. Dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze młody, kiedy chodziłem na spotkania młodzieżowe, mieliśmy taki zwyczaj, że każdego piątku wychodziliśmy z sali parafialnej na piętro do kościoła i modliliśmy się o nabożeństwo. Z racji, że był to filiał większej parafii, nie zawsze było wiadomo, kto będzie jaki ksiądz będzie następnego w najbliższą niedzielę prowadził nabożeństwo. Jednego razu jednak wiedzieliśmy. Powiem tak ogólnikowo, była to osoba, która budziła pewne kontrowersje. Więc idąc na górę, modlić się o nabożeństwo, o zwiastowane Boże słowo, mieliśmy takie trochę mieszane uczucia, czy to w ogóle ma sens. Pamiętam Wypowiedzianą wtedy modlitwę: Panie Boże, spraw, żeby nie mówił głupot, ale zwiastował Twoje słowo. Minęła sobota, w niedzielę rano rozpoczęło się nabożeństwo. Po jakimś czasie ksiądz wyszedł na ambonę, przeczytał tekst, który miał rozważyć, po, tym, po czym powiedział takie słowa. Co ja wam tu będę swoje głupoty mówił? Przeczytam, co na ten temat mówi Słowo Boże. Przeczytał jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, powiedział Amen i skończył kazanie. Innym razem, kiedy miałem sprawdzian w liceum z fizyki, a trzeba przyznać, nie był to jakiś mój ulubiony przedmiot, dostałem test, umiałem zrobić dwa zadania. Było ich 10. Pamiętam, modliłem się, no i zapisałem odpowiedzi od tak. Okazało się, że dostałem czwórkę. Dwa zadania miałem źle. Pewnie wiecie, które. Ale dokładnie za miesiąc minie 15. rocznica śmierci mojej siostry. Też się modliłem o jej zdrowie. Nie tylko ja, wielu innych. Prosiliśmy o to, żeby Bóg ją wspomógł i uzdrowił, a stało się inaczej. I myślę, że każdy z nas, każdy z was, będzie mógł wskazać w swoim życiu takie sytuacje, kiedy Bóg odpowiadał w sposób wręcz spektakularny, może w drobnych, może w poważnych sprawach. Ale z całą pewnością znajdą się też takie rzeczy, w których wydawać się będzie, że Pan Bóg jest głuchy na nasze prośby. Zawsze wtedy przypomina mi się pewne mądre zdanie, które kiedyś słyszałem, że modlitwa to nie jest automat do kawy. To nie działa w ten sposób, że my za pomocą naszej modlitwy właśnie wymusimy na Panu Bogu to, co chcemy otrzymać. Bo nie o to chodzi. W modlitwach, w błaganiach mamy nasze pragnienia oddać Bogu z dziękczynieniem. Oddać mu nasze pragnienia, a nie tupać nogami, żeby je zaspokoił. Chciałbym Ci życzyć, żebyś w swoich modlitwach, z dziękczynieniem, mógł, mogła oddawać swoje prośby, swoje pragnienia, swoje tęsknoty Bogu. I tak jak autor listu do Filipian kończy, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzeg serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Takich modlitw życzę dzisiaj. Amen.